Mamy niedzielę. Witam serdecznie na Niedzieli z Wujem i zachęcam do wysłuchania kolejnego rozdziału z biografii, z autobiografii trenera Janusza Wójcika. Przypominam, że jest to materiał wyłącznie dla osób pełnoletnich. Przedolimpijski Cyrk. Moja droga do Barcelony była długa i kręta, ale przede wszystkim wesoła. Załapałem się na przykład na dwie barwne wyprawy. Do Włoch i Albanii. Najpierw, dwa lata przed igrzyskami, wraz z Andrzejem Strejlałem, selekcjonerem pierwszej reprezentacji, pojechaliśmy na obserwację Mistrzostw Świata we Włoszech. Mnie miało to pomóc w ukształtowaniu warsztatu trenerskiego, a Andrzejek towarzyszył mi jako ten bardziej doświadczony. Cały ten wyjazd to był taki, za przeproszeniem, Kabarecik. Gdyby mi ktoś powiedział wcześniej, to bym nie uwierzył. Piłka piłką, ale najciekawsze działo się, że tak powiem, po godzinach. Wybraliśmy się na Sardynię, gdzie grała grupa, której mieliśmy się przyglądać. Dolecieliśmy na miejsce, a tam dupa nie mamy nic ani transportu, ani hotelu tak się mi ładnie misiaczki z PZPN-u postarały. Siedzieliśmy godzinę na lotnisku i zastanawialiśmy się, co robić. Strelał zaczął się pruć. Janusz, poczekamy jeszcze trochę, złapiemy jakiś samolot do Warszawy i wracamy. Co my tu będziemy robić? Gdzie tu się podziejemy? Pod most pójdziemy? Tak, kurwa, jeszcze rozbijemy namiot pod gwiazdami. Damy sobie radę, nie przejmuj się, powiedziałem. Po czym zagaiłem po angielsku jednego z taksówkarzy. Czy mógłby nas zawieźć do jakiegoś spokojnego hoteliku? Taksówkarz odparł, że owszem, mógłby i tak właśnie zrobił. Wylądowaliśmy w starszej dzielnicy Cagliari, gdzie, jak się okazało, mieliśmy spędzić prawie całe mistrzostwa. W hotelu bardzo ładnie nas ugościli, mimo to Strelał cały czas był wystraszony, jakby zaraz mieli nas stąd wyrzucić. Wieczorem wyszedłem na przechadzkę i poznałem ciekawych ludzi. Oczywiście zakochanych w piłce nożnej. Pokażcie mi zresztą Włocha, który nie kocha futbolu. Kiedy powiedziałem, że ja i kolega jesteśmy trenerami, od razu zaprosili nas na winko. Na drugi dzień przyjechali po nas i zapoznali ze swoimi znajomymi, bardzo bogatymi ludźmi. Mieli wielką farmę ze Stadniną koni i uznali, że koniecznie musimy ich odwiedzić. Wybraliśmy się więc tam kilka razy, a gospodarz bardzo mnie polubił. Prosił nawet, żebym zawsze siadał po jego prawej stronie. Pewnego dnia mnie zaskoczył. Janusz, może byś się na koniu przejechał? A czemu nie? Przyjadę się, odpowiedziałem pewny siebie i doskonale nieświadomy tego, co mnie czeka. Wsadzili mnie na jakiegoś dziwnego konia. Na początku kroczył sobie spokojnie, ale nie po to się jeździ konno, żeby się snuć jak chłop po kacu. Lekko dotknąłem go piętami, a on jak pierdzielnął do przodu, to myślałem, że już po mnie. Tak się go trzymałem, jakbym za chwilę miał się oderwać od Mount Everest i jebnąć w przepaść. Wywiózł mnie gdzieś na pustkowie, nie wiedziałem kompletnie, gdzie jestem. Bałem się dziubnąć go jeszcze raz, bo jakby cwałował jeszcze dalej, to już na pewno nikt by mnie nie znalazł. Wreszcie po pół godzinie zwiedzania w siodle włoskiego zadupia słyszę krzyki. Janusz! Janusz! Strasznie się ucieszyłem, że mnie szukają, i zacząłem się wydzierać, machać, generalnie robić wszystko, żeby mnie zobaczyli. Konno nadjeżdżało dwóch gości z grupy poszukiwawczej. Odetchnąłem z ulgą, ale wystraszyłony byłem nie na żarty. W Polsce mieliby używanie: pojechał wujcik mecze oglądać, a podsfałował w stronę zachodzącego słońca i tyle go widzieli. No ale przynajmniej spróbowałem. Strejlał, koniki oglądał z daleka. Tak nam się spodobało na tej farmie, że jeździliśmy tam dzień w dzień. W końcu pewnego dnia najdroższy gospodarz orzekł. Już dość nasiedzieliśmy się w domu jak jakieś ciule. Że zarżną świniaka na naszą część i zabiorą nas w góry do banditos. Pomyślałem, dobra, niech będą banditos. Zapakowali nas w dżipy i pojechaliśmy. Balanga była taka, że klękajcie narody. Wypiliśmy kilka gąsiorów wina, zjedliśmy świniaka i tak sobie kulturalnie biesiadowaliśmy, kiedy zauważyłem, że zjawiła się policja. Czego oni tutaj chcą? zapytałem naszego organizatora. Spokojnie, Janusz, przyjechali nas pilnować. Pojadą sobie jeszcze z 500 metrów wyżej, postawią swoje auto w poprzek drogi i będą stali dopóki nie skończymy. Na dole jest kolejna ekipa która pilnuje drugiego wjazdu. Jeśli mamy taką obstawę, to musi tu być ciekawie, pomyślałem. Jakiś czas później policjanci podjechali do nas przywitać się z naszymi kompanami, a ja, że byłem leciutko wstawiony, zacząłem przymierzać ich policyjne czapki. W końcu prawie cały przebrałem się w uniform, tylko spluwy nie chcieli mi dać. Z taką obstawą jeździliśmy później na wszystkie mecze Mistrzostw Świata, a Andrzejek Strejlał nie mógł wyjść z podziwu. Kurwa, Janusz, co ja bym tu bez ciebie zrobił? Jednego dnia bym sam nie wytrzymał. A teraz mi się nie chce stąd wyjeżdżać, emocjonował się. Nic byś nie zrobił, Andrzejku, pomyślałem. Poczekałbyś parę godzin na lotnisku, rozpłakał się i wrócił do Polski. Z żalem musieliśmy opuścić Sardynię i polecieliśmy do Mediolanu na dalszą obserwację. Oczywiście znów nie mieliśmy się gdzie zatrzymać. Załatwiłem więc w niemieckiej federacji piłkarskiej, byśmy mogli nocować tam, gdzie ich reprezentacja. Zgodzili się i nawet przyjechali po nas na lotnisko, po czym zawieźli do hotelu. Wszystkie koszty pokrywała DFB, a nie PZPN, który nas tu wspaniałomyślnie wydelegował. Niemcy od razu zaprosili nas na imprezę, a następnego dnia na kolejną. I tak dzień w dzień. Piłkarze przychodzili na mały browarek i wychodzili. Nie mogli za bardzo się znieczulić przed ważnymi meczami, natomiast my, żeby nie urazić naszych miłych gospodarzy, karnie stawialiśmy się na każdej popijawie. Strejlał się pilnował, to znaczy żłopał browary jak król Oktoberfestu, ale wstydu nie przyniósł. A kiedy wracaliśmy, był mi bardzo wdzięczny. Mnie też ten wyjazd bardzo wiele nauczył, bo imprezy imprezami, ale dzięki niemu na pewno stałem się lepszym trenerem. Co dwa lata później pomogło mi na igrzyskach. Jakiś rok przed Barceloną wybraliśmy się też do Albanii na mecz towarzyski. Przepiękny kraj, ale co 100 metrów bunkier, a na ulicach pełno zakapiorów. Jednym słowem, bandziorstwo i mafia. Pojechał z nami taki dziennikarz radiowiec, Zbigniew Wojciechowski, wyjątkowy gorzelnik, a wyróżniało go to, że miał protezę zamiast ręki. Walczyliśmy z niemalże pierwszą reprezentacją Albanii, ale bez pro problemu wygraliśmy to spotkanie. Po meczu była kolacja w pięknej restauracji. Po pewnym czasie wszyscy się rozglądają, a tu zaginął dziennikarz. Znaleziono tylko jego protezę. Zaglądamy pod stół faceta nie ma. Zrobiło się groźnie nie na żarty. W końcu znaleźliśmy go na zapleczu, narąbanego jak stodoła. A dlaczego był akurat tam? Ano, ci, którzy sprzątali w restauracji, zobaczyli, że gentleman ów zwalił się z krzesła i zażywa odpoczynku pod stołem. Chcieli go wyciągnąć, ale niestety złapali za protezę i oczywiście ją wyrwali. Zaciągnęli go jakoś na zaplecze, a sztuczną rękę odłożyli na stół. W rezultacie proteza była, a klient zaginął. W Albanii i ja i drużyna doceniliśmy walory przyrodnicze tego kraju. Były tam na przykład piękne gaje mandarynkowe, a w Polsce, jak wiadomo, taką egzotykę można było znaleźć co najwyżej w Peweksie. Wziąłem więc chłopaków i poszli, poszliśmy sobie pozrywać trochę tych smakołyków. Oto reprezentacja Polski wybrała się na tak zwaną dzierżawę. Oczywiście gospodarze nas pogonili i trzeba było spierdalać, ale z innego miejsca wróciliśmy do hotelu, już z pełnymi torbami. A potem chłopcy mieli co pojeść. Kapelanem reprezentacji olimpijskiej był świętej pamięci prełat Henryk Jankowski. Zaproponował mi, żebym zabrał drużynę do Rzymu na audiencję u papieża Jana Pawła II. Rzecz jasna nie mogłem i nie chciałem odmówić. To była wielka sprawa zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich moich piłkarzy. Cała ekipa była podekscytowana wyjazdem. Wcześniej jednak udaliśmy się do kościoła świętej Brygidy w Gdańsku, którego proboszczem był prałat Jankowski. Msza, niesamowita. W świątyni nie było wolnych miejsc. Również dlatego, że ludzie dowiedzieli się o tym, że w nabożeństwie będzie brała udział reprezentacja. Później Prałat zaprosił nas na specjalnie przygotowaną ucztę. Czego tam nie było? Wykwintne przystawki, mięsa, sery, owoce, no i popitka z najwyższej półki. Raj na ziemi. Na początku jednak było dość grzecznie. Janosik, no się, zobacz, czy jest coś mocniejszego do napicia. Poinstryłowałem Pawła Janasa, mojego asystenta. Pawełek chodził, szukał, ale nie mógł nic znaleźć. Pomyślałem, że w sumie to w miarę normalne, że u księdza nie ma alkoholu. Ale Jankowski szybko wyprowadził mnie z błędu. W lodówce szukajcie, w lodówce wskazał. A Janosik szybko pobiegł po skarby. Wrócił uśmiechnięty od ucha do ucha. No i co żeś zobaczył, że tak się szczerzysz, zapytałem. Janusz, tam jest wszystko, co tylko chcesz. Dwie lodówki pełne gorzały i łyski, relacjonował podekscytowany. Dobra, no to przynieś co nieco. Tylko pod żadnym pozorem nie mów o tym piłkarzom, bo zaraz jeden z drugim się napierdoli, zastrzegłem. Podczas biesiady omówiliśmy ostatnie szczegóły wyjazdu do Rzymu, który zbliżał się wielkimi krokami. Głównym celem było oczywiście spotkanie z papieżem, ale oprócz tego mieliśmy zagrać tam mecz towarzyski, mecz z olimpijską reprezentacją Włoch. Wkrótce potem polecieliśmy. Zatrzymaliśmy się ni to w hotelu, ni to w domu pielgrzyma. Ale muszę podkreślić, że warunki były bardzo dobre. Zresztą, gdyby nawet nie były, nie wybraliśmy się do Italii pławić się w luksusach, tylko spotkać się z Ojcem Świętym. W przeddzień audiencji wielu działaczy, którzy wybrali się z nami, chciało się zabawić. Ja oczywiście zasiadłem do nocnych rozmów razem z nimi. Najpierw kosztowaliśmy włoskiego wina, a jak już humory zaczęły dopisywać, towarzystwo przerzuciło się na łyski i wódeczkę. Impreza tak się rozkręciła, że potrwała do rana, a przecież kilka godzin później mieliśmy rozmawiać z papieżem. Niektórzy mieli spore problemy z organizmem. Jeden nieszczęśnik, jeszcze przed spowiedzią, a podczas imprezy, nie wytrzymał ciśnienia, wziął klucz, pobiegł do pokoju i padł jak nieżywy. Kiedy go znaleźliśmy, leżał zaszczany, zażygany i skromnie odziany, jedynie we własny kał. Na drugi dzień Musiał opłacić czyszczenie pościeli i materaca, ale dużo więcej kosztowało go pokazanie nam się na oczy, bo smród ciągnął się za nim podczas całego tego wyjazdu. W międzyczasie pojawił się mały problem. Prałat Jankowski zarządził spowiedź, by każdy mógł udać się na audiencję z duszyczką czystą jak łza. Razem z piłkarzami w kolejce do konfesjonału ustawili się również kompletnie napierdoleni działacze. Z minuty na minutę prałat krzywił się coraz bardziej, bo musiał wdychać alkoholowe wyziewy wydzielane przez kwiat PZPN-u. Tuż po spowiedzi towarzystwo poszło na śniadanie, które pijaków trochę postawiło na nogi. Potem podziemnymi korytarzami udaliśmy się do komnat, w których miał przyjąć nas papież. Sala była wypełniona po brzegi, mnóstwo ludzi, a każdy chciał być jak najbliżej Ojca Świętego. My jednak nie musieliśmy się przepychać. Po oficjalnej części audencji zaprowadzono nas do tajemnej sali, w której odbyło się nasze prywatne spotkanie z papieżem Polakiem. Tam już każdy mógł spokojnie podejść i z bliska popatrzeć na wspaniałego rodaka. Proszę tylko, nie róbcie żadnych zdjęć ani nie proście autografy, powiedział nam ksiądz Stanisław Dziwisz, najbliższy współpracownik Jana Pawła II. Ja w międzyczasie musiałem zająć się jeszcze inną, poważniejszą rzeczą. Trzeba było poprzestawiać na koniec sali tych, którzy najbardziej odczuli trudy imprezy z poprzedniego wieczoru. Panowie, schowajcie się trochę. Chcecie zadusić papieża swoim odorem? prociłem, a patrzyłem głównie w kierunku Mariana Dziurowicza, który ledwie trzymał się na nogach. Niestety, nie bardzo chcieli mnie słuchać, bo każdy chciał być jak najbliżej papieża. I otrzymać błogosławieństwo. Teraz im się przypomniało. Szkoda, że parę godzin wcześniej błogosławili nawzajem czystą. Zawodnicy ustawili się w trzech rzędach, by papież mógł wszystkich dobrze widzieć. Kiedy wyszedł, pozdrowił nas. Jako trener reprezentacji przedstawiłem Ojcu Świętemu każdego z osobna, a na końcu siebie, po części oficjalnej, przyszedł czas na rozmowy indywidualne z papieżem. Wyjął zdjęcie kadry, by mu je wyjąłem zdjęcie kadry, by mu je zaprezentować. Ni stąd, ni zowąd, Ojciec Święty poprosił Stanisława Dziwisza o długopis i podpisał się na fotografii, dołączając życzenia. Nie miałem żadnej podkładki, więc Jan Paweł II położył mi fotografię na piersi i dopiero w taki sposób wykonał podpis. Jakie macie plany? Zostajecie jeszcze trochę w Rzymie? Zapytał mnie papież. Ojciec Święty od razu po audiencji wsiadamy do autokaru i jedziemy na mecz z reprezentacją Włoch, wyjaśniłem. Powodzenia, koniecznie wygrajcie! I życzę sukcesu na Igrzyskach Olimpijskich, zakończył Jan Paweł II, po czym pobłogosławił ekipę. A my kompletnie, spontanicznie odśpiewaliśmy polski hymn, co go bardzo wzruszyło. Mecz z Włochami zakończył się remisem, ale już na Igrzyskach odnieśliśmy sukces. Czyli stało się tak, jak chciał Ojciec Święty.